Dobra, polećmy tutaj na reseta. Double reseta. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie Ranked 1v1 losowymi autami. No i bez przedłużania losujemy. Co nam się tutaj trafi? Co to jest? MatCat? Nie, Nexus SC. Zapomniałem, że jest takie auto w grze. Zobaczymy, jak się będzie grało. No i okej, mamy pierwszego przeciwnika. Jest to po prostu A. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście standardowo zagramy chyba 3 spotkania. I mam też parę pytań do was odnośnie kanału. Odnośnie tego, co będziecie chcieli widzieć. Bo jakiś czas temu dałem ankietę, czy chcecie drogę do Grand Championa i czy jaką drogę do Grand Championa chcecie. No i wyszło na to, że chcecie drogę do Grand Championa, ale dobry freakens. Drogę do Grand Championa w trybie 3x3 na klawiaturze. I teraz mam do was pytanie, bo sezon się niedługo kończy, więc nie zdążyłbym zrobić przez to, że się opierdzielałem cały sezon. Nie zdążyłbym teraz zrobić tej drogi na szybko. Tak jakbym nagrywał odcinki po prostu po publikacji dopiero kolejny. I czy wolelibyście zrobić tą serię w kolejnym sezonie już? Czy na przykład zacząć w tym sezonie i dokończyć w przyszłym? Czy może nie byłoby dla was problemu, jeżeli na przykład nagrałbym na start odcinki, ustalilibyśmy, jak to ma wyglądać? No i potem tak jakby bym nagrał parę filmów na zapas, że w tym sezonie, a wrzucałbym je w kolejnym. Po prostu dajcie znać, czy wam by to nie przeszkadzało, co o tym sądzicie. A my tutaj już ciśniemy dalej. Ogólnie strasznie głośne jest to auto, nic nie słyszę. Mam wrażenie. To znaczy auto, chyba boost jest taki głośny, że aż sobie gierkę zaraz przyciszę. Wyłączyłem też dzisiaj bucket smada, żeby przypadkiem właśnie nie mieć swojego boosta czy czegokolwiek. Dobra, tutaj tracimy gola. Co jest? Nie gadaj. No nie, już myślałem, że nie stracimy, ale dobra. Ale by było, jakby ziemek to po prostu wybił. Zrobimy fake kick-offa, on chyba też robi. Dokładnie. Teraz dobry flick, nie był niestety zbyt dobry. To jest chyba jakiś hitbox, obstawiam, że do minusa. Ale to auto dalej jest tak cholernie głośne. Ten boost. Generalnie inne boosty niż ten zwykle, co używam. Ja zwykle używam boost, często pytacie, to jest Gold Rush. Inne te boosty, nawet nie chodzi o to, że źle wyglądają, ale taki mają tragiczny dźwięk, że to jest niesłychane. Taki jakiś głośny, niefajny. Ja nie wiem, dlaczego Psyonix, w sensie Psyonix, czyli twórca Rocket League cały czas takie te dźwięki daje, bo to jest masakra. Jakby tylko te dźwięki dało się customizować, czy tam je przyciszać, to byłoby o niebo lepiej. I pewnie o niebo dużo więcej boostów by ludzie na wyższych rangach przynajmniej używali. A tymczasem gościu strzela ongola pięknego. Dobra, zróbmy teraz normalne wznowienie. Udało się chyba nie stracić z niego bramkę. Nie no, nie mogę, naprawdę. W tym meczu jedyne co się skupiam, to nie na grze, nie na autku, a na tym dźwięku paskudnym. Nie no, nic nie słyszę przez to. Ale no rzekam, ale pewnie to was jeszcze irytuje. Dobra, mniejsza. Gramy, gramy, wy tu cicho macie. Tutaj sobie go bitniemy, elegancko. Jest w miarę pusta bramka, ale nie zdąży strzelić. Tutaj sobie podbijmy. On powinien już nie mieć za dużo przyspieszenia. Spróbujmy mu tutaj nie dać się zdejmować. Daliśmy się sfejkować. I tracimy gola, tracimy gola. Nadciągamy. Ale mi uszy to wysadza. Powinno to być bramka. I jest bramka, elegancki flick. W ogóle szybki test z geografii dla tutaj drogich widzów. Jaki kraj reprezentuje moja flaga? Kto wie, ten niech napisze. A kto nie wie, ten nie wiem, może strzelić, ale wtedy pewnie się naraża na wyśmianie czy coś. Chociaż nie jest to jedna z najłatwiejszych flag. Przynajmniej jak ktoś nie jest jakiś zainteresowany w geografii. Tak jeszcze a propos tego autka, to nie wiem, wydaje mi się, tak jak mówię, że jest to hitbox do minusa. Natomiast z jakiegoś powodu całkiem nieźle mi się nim gra. Nie lubię ostatnio grać hitboxem do minusa, ale ta autka nawet nie jest takie złe. Może to jest też przez to, że całe moje tak jakby zdenerwowanie przechodzi na tego boosta. Jeżeli to nie jest w ogóle dźwięk silnika, tak teraz myślę, bo to auto jest non-stop głośne. No i co, z powrotem zróbmy sobie slow kick-offa. Bang. Bang, bang. Idealne 50, totalnie planowane. Nie udało się go zdemować niestety. Poczekajmy na to, aż zawróci. To było mniej idealne 50, ale zdążymy się cofnąć. Spróbujmy zabrać setkę, udało się. I teraz flick potężny. Fajnie się robi fliki takimi niższymi autami, to znaczy dłuższymi. Spróbujmy, a zagrajmy do defa po prostu. Zabierzmy setkę i nie dajmy się zdemować i będzie dobrze. Okej. Dobra, nie jest za dobrze, ale może nie stracimy. Dobra, nie tracimy bramki, więc jest git. Tutaj
tracimy bramkę. Z najgorszy touch na świecie zrobiłem. Dobra, wznowienie przegrane. Ale nie powinniśmy stracić od razu gola. Dobra, wybijamy. Nie dajmy się zdemować. Dobra, dałem się zdemować, ale prawdopodobnie zdąży się zrespić na czas. Ciężka interwencja, ale nie trafił. Tutaj... A, znowu nie trafił. I mamy opena, prawdopodobnie wychodzi z meczu teraz Gostek, czy nie wychodzi. No i wyszedł elegancko, możemy zmienić auto. Liczę na jakieś, co będzie brzmiało przynajmniej dobrze. No także podsumowując, ten samochód Nexus, no całkiem niezły. Ale dźwięk silnika, zdalne sterowanie. No tak, to jest takim syfem. Do tego boost. Nie, no to chyba nawet nie była kwestia boosta, tylko dźwięk silnika. Naprawdę, nie polecam, jak można z czymś takim grać. Ale mniejsza, losujemy kolejny samochód. O, Honda! I to biała, ale się nam trafiło. Znowu możecie standardowo zgadywać, co to za flaga, a my przechodzimy do meczu. No i dobra, drugi przeciwnik, tym razem Marian Kas. Co do Hondy, no to fajnie, że na pewno mamy tutaj dźwięk silnika Hondy, bo nie da się go raczej edytować, a jak się da, to w każdym razie bardzo fajnie, że nam dało dźwięk Hondy. Natomiast boost już jest tragicznie brzmiący, ale i tak jest duży progres względem poprzedniego meczu. Z tego co kojarzę, bo oczywiście niedawno nagrywaliśmy testy Hondy, to jest to hitbox Octane'a i grało mi się tam Hondą całkiem spoko, nawet ją sobie poza nagrywkami grałem. Poleźmy na double reseta. On to obroni, dostał demo z jakiegoś powodu, nie wiedziałem, że jestem dalej na supersoniku. Uderzenie pod poprzeczkę, znowu obronił, także lecimy tutaj na kolejnego double reseta. Tym razem znowu obronił. I tracimy boosta i tracimy gola. Albo nie tracimy gola z jakiegoś powodu, sobie źle przyjął piłkę. Ale prawdopodobnie z tego wyjdziemy cało. Okej, okay, air dribble. Tutaj reset. I ground pinch, to znaczy ground pinch. Taki wave dać na ziemi, żeby padła bramka i mamy wybuch za czempiona. Elegancko. Ogólnie też tak w sumie mnie teraz zastanowiło. Czy stracimy bramkę serio bezpośrednio po kickoffie? Ziemek jest botem, więc nie. Ale czy trafię opena? Jestem botem, więc nie. Zastanawiało mnie po prostu, czy chociaż czasami po tych odcinkach z testów samochodów stwierdzacie, że jakieś autko wam się spodobało i że też się przetestujecie. I czy na przykład odkryliście kiedyś taki jakiś samochód, którym przynajmniej trochę pograliście. Dobra, polećmy na bruzówkę z pozdrowieniami. Kurde, myślałem, że go bumpnąłem, ale jednak nie do końca. Czy po prostu kiedyś po odcinku z testu samochodów stwierdziliście, że jakiś jest fajny i czy tam go wytradowaliście, żeby go zdobyć, czy tam zaczęliście nim grać, jeżeli go mieliście? No, możecie dać znać po prostu. A tymczasem obrońmy strzał Mariana, albo Marianka nawet. No, nie dajmy się zdemować. On tutaj solidny strzał, ja sobie podlecę. Tutaj zagrajmy do prawej. On prawdopodobnie ma bardzo dobrą okazję, ale nam znowu zostawił trochę piłkę. Chcę, żebyśmy nie mieli przyspieszenia, to sobie tutaj pozbieram. Podałem mu za bardzo i tracimy bramkę dokładnie. Złe tam uderzenie wykonałem. Spróbujmy zrobić wolnego kick-offa, niech nam tutaj gołąb pomoże. Udało się? Prawdopodobnie gol. Nie, zrobiłem krzywe lądowanie, jak największy głąb. Nawet nie gołąb, tylko głąb. Okej. Okay. Wylądujmy, przelećmy do lewej, zabierzmy tutaj boost, jak się zrespi. Znowu słaby touch, spróbujmy nie stracić z tego gola, już będzie dobrze. Dobra, tracimy, jestem bałwanem, co ja teraz robię? Okej, okay, kolejny kickoff, spróbujmy go może wygrać, bo ostatnia akcja była tak bardzo strollowana, że to jest wstyd nad wstydami. Ale mniejsza, polećmy sobie na air dribbla, może reset. Oj, strzelona bramka, totalnie nie widziałem co się dzieje, ale gol to gol. Mam wrażenie, że ten gołąb dodaje, nie wiem, 2 metry temu samochodowi. Nagle jest jakimś suwem. Co najmniej. Jak się nie będzie spodziewał, to walnijmy Kuksira. Chyba, że nie umiem, przepraszam widzów, co liczyli, że trafię. Ostatnio mi tak losowo te Kuksira siedzą. Raz mam lepsze dni, raz gorsze. Częściej gorsze. Tutaj interwencja. Dobry recover, bardzo dobry recover nawet, to było całkiem fajne. Nie wiem, czy doceniacie też takie akcje, ale mi się podobało. I co, standardowo fake kickoff, nikt nie będzie podejrzewał. O kurde, on akurat podejrzewał. I ba, ba, ba. Jakim cudem, znowu dostał bumpa takiego, że ten. Jeszcze nam strzela, nie strzela kontry, nie trafił. No nie, no to jest chyba magia gołębia na dachu. Okej, niech będzie. I znowu nie, nie, dzisiaj, no nie, no, każda moja próba bruzówki kończy się nieudanie, no to jest jakiś hit. A to przed ostatnią też w ogóle było jakieś wariactwo, że go kopnąłem i przez to obronił.
Nie no, masakra. Ale i tak musimy wygrać ten meczyk. Spróbujmy nie stracić gola. Dobry bump. Tutaj mamy szansę teraz na jakiegoś ceiling shota. Okej. A, to było bardzo słabe. O! Dobra, zdemowany, to nie jest in, dlatego zbierzemy sobie boosta. I mamy jeszcze jedną ostatnią akcję. Aj, dobra, nie udało mi się wyprzedzić piłki, bo bałem się, że mnie strzelnuje od razu. I mamy dogrywkę przynajmniej. Dobra. Prawdopodobnie duża szansa na gola. Tak jest, jeszcze się tutaj nie zrecoverował i wygrywamy kolejne spotkanie. No i okej, losujemy trzeci samochód na dziś, a jest to... Hot... Jak to się nazywa? Hotshot? Nie wiem, z takim torcikiem na dachu, jeżeli ktoś ma urodziny, to życzę mu wszystkiego najlepszego. Auto prawdziwej platyny, no myślę, że dosłownie to jest auto platyny, ale chyba nie jest poza tym jakieś mega niegrywalne. Nie wiem, czy to nie jest Hitbox Octane. No jest i trzeci przeciwnik, Aquaknar, Twitch TV. Zobaczymy, jak tam pójdzie. Aki. Pierwsze znowienie? Ogólnie jak sobie chwilę na freeplayu pojeździłem, jak szukało meczu, to całkiem przyjemny samochód pod względem samego tak jakby uderzenia piłki. Pod tym względem wydaje mi się, że może być ok. Wiadomo, że wygląda fatalnie i o ile się nie mylę, brzmi jak lokomotywa. Dźwięk silnika tego auta to jest dosłownie lokomotywa. Nie, nie straćmy z tego chociaż. Ja właśnie nie strzeliłem opena. Jeszcze prawie straciliśmy bramkę bezpośrednio. I duża szansa, że... Dobra, wystawił nam kolejnego opena. Tym razem może trafię, udało się. Ale nie, no ten samochód wydaje się bardzo grywalny. Mimo, że wygląda jak totalne, nie wiem co. Taki. Czy ja zrobiłem misklika oraz on jednocześnie na wznowieniu? Niesamowity poziom. Mam, że to jest po prostu nowa meta, misklik na kickoffie. Jadę za nim, żeby przypadkiem nie było żadnego boosta. Tutaj on uderzył niecelnie. Zostawił nam dwunastkę za to. Taki. Prawdopodobnie stracimy gola, ale może nie. Okej, kopnięty. Jak dobrze trafię, to jest 2 do 0, a nawet dobrze trafiłem. Jest 2 do 0. Do tej pory jest to samochód chyba, co ma łącznie najcichszy silnik oraz boosta, więc jest moje ulubione do grania. Ej, naprawdę, przetestujcie sobie ten samochód. On jest chyba za friko, każdy go ma. Przyjemnie się nim czuję, przynajmniej na starcie. Ale tak aż zbyt przyjemnie. Nie wiem, co jest ze mną nie tak, że to mówię. Najbardziej OP auto w grze po prostu. Najbardziej OP auto, którego chyba nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek używał. Dobra, tracimy gola. Albo nie tracimy. Ja nie wiem, to chyba też na nich psychikę wpływa. Że jak widzą moje auto, to się wypierdzielają dużo częściej. Przysięgam, że grają 100 razy lepiej, jak normalnie gram rankedy. No po prostu OP autka. I wszystkie kickoffy wygrywam, no co jest? Ja mam zwykle takie tragiczne wznowienia. Dobra, polećmy tutaj na reseta. Double reseta. I za mocno aż uderzyłem. Dobra, może się zdążę cofnąć. Ale nie zdążę jednak. Zbyt potężny jest ten samochód. Nawet double... Nie ma bramki! Niesłychane. Nie wiem, to ten tordzik na dachu może farta przynosi. Życzenia się spełniają. Nawet coś nie biorę pod uwagę, że... Może nie być bramką, nie jest bramką. Szkoda, że tylko double resety nie wsiadają, tylko jakoś tam misuje. Ale tak to naprawdę jest zacnie. Dobra, polećmy sobie tutaj na flika. Mamy raczej pustą bramkę i 5 do 0. Co? To lepsze. Naprawdę, aż jestem zadowolony. Od teraz mainuję tego samochodzika. No i co? To by było dzisiaj na tyle. Ja chyba sobie idę stuningować ten samochód, bo jest naprawdę przyzwoity. Jakkolwiek to brzmi, ja sobie nim jeszcze trochę pogram. A na dzisiaj dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co sądzicie o tej serii Droga do Grand Championa. Czy już ją mogę nagrać tak jakby na zapas, czy lepiej nie. No i też dajcie znać, czy kiedyś jakieś auto z odcinka was zainspirowało i zaczęliście nim potem grać, bo w sumie mnie to ciekawi, czy tak po prostu oglądacie i sobie lubicie patrzeć, jak ja się tymi autami męczę, czy potem mimo wszystko jakieś bierzecie też sobie na testy. Także to by było tyle, bez przedłużania, miłego dnia i elo elo, a i subi like.